Kajko, kochani, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku będzie taki normalny, luźny vlog, spędzicie ze mną dzień, tylko że ja nie będę mogła powiedzieć nic po angielsku. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja lubię łączyć angielski z polskim, jest mi tak po prostu łatwiej, tak mi zdania w głowie się tworzą. Ja potrafię mówić 100% po polsku, to nie jest problem, ale wygodniej mi jest mówić, mieszać języki. Najbardziej właśnie, jak nagrywam odcinki, jak włącza się kamera albo jak Instastory, to już w ogóle mi leci ten angielski. W dzisiejszym odcinku postaram się ani jednego słówka angielskiego wpleść w zdanie. Czy mi się uda? Kiedyś próbowałam nagrać taki odcinek i no nie wyszło mi. Aczkolwiek dzisiaj jestem starsza, bardziej dojrzała, bardziej ogarnięta. Patrzcie, jakie ładne słownictwo. I wydaje mi się, że no może się udać, więc będziemy się starać mówić tylko po polsku. Do wszystkich osób, których wkurza to, jak mieszam angielski, this is for you. Chciałem jedno zaznaczyć, że jak wyłączę kamerę, też będę cię sprawdzał, czy nie wpleciesz angielskiego. Dobra, tylko trzeba jakąś karę wymyślić, bo ty tak możesz sobie, cholera jasna, powiedzieć i co wtedy? No nie wiem, no bardzo będę się starać, żeby nie wpleść ani jednego słówka. Pierwsza rzecz, którą my dzisiaj będziemy robić, to jest zawozimy ubrania. Ja muszę iść do pralni jakiejś, bo moja pralka tutaj jest bardzo malutka, a ja mam bardzo dużo prania do zrobienia. I szybciej będzie po prostu, jak odwieziemy, zrobimy tam pranie i potem pojedziemy kupić inne rzeczy. W sensie żarówki muszę kupić, bo mi w łazience nie działają. Muszę kupić nowe leginsy na trening, bo moje wszystkie są już zniszczone i są przepocone, tak mocno przepocone, że ja je piorę, one dalej śmierdzą. Więc no, zapakujemy te ciuchy i pierwszy przysta... Ej, nic nie powiedziałam po angielsku jak na razie, nie? Czy powiedziałam? Nie, nie powiedziałam. Więc jak na razie, więc na razie bierzemy wszystkie rzeczy i jedziemy do pralni. Segregujemy kolory. Ona jest ubrana, jest. Tu będzie bluza... Co? Nie, żartuję. Nie, się... Nie, ale tu są obszczane rzeczy przez kota, bo one wchodziły do tych walizek i szczały, więc niektóre będą śmierdzić. Ale dobra, czyli oddzielamy jasne, ciemne. Kolorowe. No tak, i to, no tak, to jest kolorowe teraz. Dobra, ja już zaczynam... W niższej temperaturze będziemy. Ja już zaczynam truściki. Jeszcze nie? Ja tak, już czuję. Skarpetki ja potrzebowałam. Oh my gosh. Ej, po polsku też nie działa. Nie, ale o mój Boże, nie, oh my gosh. Ja wymyślę pod koniec odcinka jakąś karę i która tyle razy ile powiesz, tyle będziesz miał. To jest minuta, to jest piąta minuta tego dnia. Nie no, nie no, idź do domu. Nie no, kurde, co jest? Patrzcie to. Dziękujemy za współpracę. McDonald's. Powinnaś powiedzieć z akcentem polskim. Ej, ja sobie to normalnie dziś powieszę, nie? I dostaliśmy bonifikarty. No. Czyli coś tam ze zniżką? Patrz, jak moja łapa wygląda. Bardzo dziękuję, McDonald's. Dobra, mamy prawie gotowe. Mi aż się w głowie kręci od smrodu tych szczochów. Od amoniaku ci kręci. Ja nie wiem, czy w szczocha jest amoniak. No jest, oczywiście. Jest? Jest. Chciałam powiedzieć coś po angielsku. Chciałam powiedzieć źle po angielsku. Dobra. Dobra, zaraz się widzimy. Dobrze, kochani, więc spakowaliśmy wszystkie rzeczy. Tam są to... A właśnie, w czym my to wrócimy? Worki na śmieci chyba też, ja po prostu no, to chyba tak, tak, w domu, no. Nie? Czekajcie, ja muszę wolno mówić, żeby się skupić, żeby nic nie powiedzieć po angielsku. Ej, w ogóle wiecie, co ja zauważyłam? Że jak ja mam dobry nastrój, to nie ma opcji, żebym dała radę. Ja powiedziałam... Nie, nie, Kamila. Dobry... W każdym razie, jak ja mam dobry nastrój, to jakbym miała teraz taki, wiecie, to nie ma opcji, żebym po angielsku nie powiedziała słowa. A że dzisiaj jest taki spokojny, depresyjny dzień, zobaczcie za oknem. Nie no, tragedia. Jestem w stanie, wydaje mi się, łatwiej mi dzisiaj to idzie niż taki... Powinnaś to w pierwszych minutach. Ale to była jedna i to było, wiesz... No tak. Witajcie, kochani, to znowu ja. I jesteśmy na tej pralni. Nie wiem, czemu ja się ekscytuję. Ja tak długo musiałam zrobić to pranie, w sensie to pranie u mnie leżało. Ale są rzeczy jeszcze z Dubaju. W każdym razie tak się cieszę, że w końcu to robię. To znaczy, że już jestem dorosła. Jeśli ja się cieszę z robienia prania, to znaczy, że ja... Pohamowałam się! Czekaj.
Dobra, czekajcie, muszę się uspokoić, bo trochę za szybko zaczynam myśleć. Rozładunek. Rozładuj suszarkę i zamknij, co? Załaduj suszarkę i zamknij. Czemu suszarkę? No bo to są suszarki, a my musimy prać. Przed praniem, przeczytaj uważnie wskazówki dotyczące prania na metce. Załaduj pralkę i zamknij drzwi. Dodaj proszę kibun do pokoju na dach. Czyli to są pralki, tak? Tak. Załadujemy. A tam jest jedna większa. 15 kg. To ciemnych będzie więcej, co nie? Jedy! Jakie giganty! Moja pralka, tam się mieści 5 koszulek i 2 pary dresów i już nic więcej. O, ale śmierdzi! O, matko! A czy to jest? No, właśnie tam dwoje. Coś obszczanego. Janek, ja nie wiem, czy ten smród z tego zejdzie. Co to są, piłeczki? Tak, do suszenia. No mówiłem ci, że są piłeczki do suszenia w puchu, jak się okazało. Jasne, będzie większy wygląda, jasne jeszcze. Mi jest naprawdę niedobrze od smrodu tych szczelów. Zapłacić 100 za to. Dobrze ci idzie. Dobrze ci poszło, brawo. Dobra, worki wyrzucamy. Ja mam kapsułki, ja wziąłam. O, to będzie taniej. To możesz kapsułkę, ale proszek też byś nie można przydać. Jo. Te rzeczy tak śmierdzą, patrz mój plecak. Dilujesz? Jene, jak ja bym chciała to ugryźć. Ja też. O matko, Janek, powstrzymaj mnie, bo ja... Zwariowałam. Czemu ja chcę to, ja muszę to ugryźć. Daj mi to, serio. Zostaw. Takie mięciutkie, to kolorowe, kolorowe, kolorowe. Czekaj, 5 sekund. Słowa, nie coś tam. Opłata proszę. Co? Bo opłata. Czekajcie, 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 co jest? Czekajcie, wow. Musimy kupić proszek. No. Proszek plus płyn 6 zł. Wybierz numer 1 na systemie płatności. Po angielsku to robisz? Nie, proszek i płyn. Washing machine. Piszę proszek i płyn. Proszek i płyn. Co, bierzemy to? Proszek i płyn, tak. Press start. I co tam tu wyjdzie? Teraz możemy. Wow! Mów stop. Nie no, co sam mówię? Ej! Dobra, płyn tu wlej, bo jest niebieskie. Tak, ale nie. Bo tu jest płyn do płukania i płyn do płukania zasadniczy. My chcemy zasadniczy, żeby to ładnie się przeprało, co nie? No. A tu proszek. Te zasadnicze, tak. Bo pranie wstępne mamy kapsułkę. Opłata proszę. 30 minut intensywnego prania. Wybierz program. Nie, no już wybrałem. Opłata proszę. Gdzie się płaci? Może tu się płaci. I want dry. Nie, my nie chcemy suszyć. No, znaczy nie dry, tylko wash. No to robiliśmy. Aha, pralka, czekaj, to jest numer 6. Pralka 9 kg, tak? Tak. No. Trzy dyszki poproszę. Pranie się robi, a my skoczyliśmy szybko na obiad, można tak nazwać. I jest tu są burgery jakieś, nie wiem, pierwszy raz tutaj jestem, ale pachnie bardzo ładnie. Jestem bardzo głodna i... Jest mi troszeczkę niedobrze z głodu. Jest 15, a ja jeszcze nic dzisiaj nie zjadłam, ale ja tak prawie codziennie jem. Wiem, że to jest źle. Kropka. Ten burger wygląda zacnie. O, gorący. Dobre. Ty zrobiłaś duże pranie w ciągu jednej godziny. Ja bym się na może zacznę tak robić, żebyś... Czekaj, chwila prawdy, czy dalej... Czujesz? Ja też poczułam, Janek. Czekaj. Nie się poczułem właśnie twój stanik bo... Ten stanik był obsikany. Chwila prawdy, czy dalej czuć szczochy? No niby nie. Ale może jeszcze trzeba do tego, bo to też da zapachu. No niby nie, ale ja już mam taką traumę, że ja czuję te szczochy. Tak? Nie, nie czuć. Nie? Nie. Nigdy nie suszyłem, ale myślę, że to będzie to... Boże, gigantyczny cóż, ja bym się to zmieściła. Założysz się, że tam nie wejdziesz. Ej, patrz. Step prawy. Czekaj, czy ty powiedziałeś? Serio? Zapał.
razem, czy nie? Może, przecież to... Zadzwonię do mojej matki. Aj, mama, słuchaj, czy ja mogę do suszarki wrzucić i jasne, i ciemne? To lepiej nie. Okej, dobrze, dobrze, to dziękuję. Aj, bo ja teraz nagrywam odcinek, jestem w pralni, mama. Dobra, ale później się odezwę, okej? Kocham cię, z Bogiem. Nie, no jak nie dać na 90 stopni, no to ci się zmieni się raczej. Bo ciuchy w suszarce podobno się trochę ten. Kurczą? No, Janek, jak mi się ta bluza skurczy, ona jest więcej, czy ja ją kupiłam? O nie, i co teraz? Goodbye, my lover! A to co, trzy jednak odpalamy? To było po angielsku. No! Dobra, chwila prawdy. Dobra, to... Nie, czuję, ale czuję taki leciutki akcent. Czuję taką nutkę, taki... Na końcu języka. Tak, powocha Janusz. Czuję Diego. Czy jest zapach Diego? Bez zapachu są te. Otworzysz suszarkę. I patrz, i zajęło nam to praktycznie cały dzień. Nie, no nie, cały dzień. Mamy mały problem, żeby wyjść. Jadrz tak nie. Masakra. Dobra, więc pranie się suszy i my idziemy szybko po żarówkę, bo żarówki. Żarówki. Jak wiecie, u mnie w łazience jest bardzo ciemno, bo ja tam mam jedną żarówkę, więc chcemy to szybko naprawić, żeby jakość vlogów była też lepsza, bo w łazience ja lubię z wami gadać, czy jak się maluje, czy cokolwiek, więc idziemy kupić żarówki. Janek, w którą stronę? Dobra, jedziemy kupić żarówki, żeby oświetlona łazienka była lepiej. Tak, pakujemy czyste ubrania do worku ze śmieci. Ale czyste, miło nie pachną. No. Sprawdzimy tą sukienkę, bo ona była opuszczalna. Ona była żółta cała, a jest biała. Ach, ostatni worek. No i teraz możesz znowu miesiąc nie pać. Zamawiamy Ubera. Ja jadę na trening od razu. Ale chciałem powiedzieć, że powiedziałaś jeszcze raz, gdy była wyłączona kamera. Powiedziałam raz, no. Powiedziałam po angielsku tam jedną sekundę. Bo nie wiedziałam, jak powiedzieć po polsku. No. To zajęło nam 3 godziny. 13 minut, a nie 3. Nie ma zakończenia, bo przegrałaś. Nie udało ci się. Wydaje mi się, że i tak poszło mi bardzo dobrze, jak na to, że... No jak na to, że cały czas łączę angielski, a wczoraj naprawdę... Że jestem długo z siebie. Ja uważam, że tam musi być weryfikacja przez Kamilę zrobioną, bo tam parę razy było oh my... Więc zobaczymy.